Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Sztabu Kryzysowego. Zacznę od apelu. Proszę Państwa, sytuacja jest poważna. Musimy zrobić wszystko, żeby ograniczyć zakażenia, a przed nami święta. Dlatego wprowadzamy nowe obostrzenia. Zamykamy żłobki. Z powodu trudności w dostępie do internetu we wsiach i małych miastach i obawami przed 5G wprowadzamy nauczanie zdalne, telepatyczne. Nauczyciele o określonych godzinach będą intensywnie myśleć o swoich uczniach. Rodziców i uczniów prosimy o otwartość umysłów. Oczywiście nie możemy zamknąć kościołów, bo są święta, ale liczba wiernych w kościele zostanie zmieniona. W związku z wysoką kubaturą wierni będą liczeni już nie na metr kwadratowy, ale na metr sześcienny, co pozwoli utrzymać stałą liczbę wiernych, ale już w większej odległości, bo rozkładających się na metry sześcienne. Uregulowane zostaje też nasze życie domowe dla uniknięcia emisji wirusa. Pary niezamężne leżą od dziś do siebie plecami. Przepraszam, nie, bokiem. Konkubinaty leżą bokiem, a przygodne pary plecami, przepraszam. I odbędą się również w całej Polsce szkolenia w zakresie kichania do wewnątrz. Od dziś z windy wychodzimy tyłem, a wchodzimy na czworaka i osoba wychodząca patrzy w górę, aby nie przecinały się trajektorii oddechu. Ja nie wziąłem teraz, widzę tego wykresu, ale to udostępnimy Państwu po konferencji. Starajmy się również w miarę możliwości nie przebywać z rodziną w jednym pomieszczeniu, czy nawet w mieszkaniu. Weźmy przykład choćby z pana Obajtka, który na czas lockdownu lokuje każdego członka rodziny w innym domu. Również tradycyjne święcenie pokarmów odbędzie się w tym okresie w sposób bezkontaktowy. W sobotę wielkanocną należy wystawić święconkę na balkon lub parapet, gdzie zostaną one spryskane wodą święconą z samolotów i helikopterów straży pożarnej. I tu uwaga! W celu uniknięcia poparzeń wodą święconą osoby LGBT prosimy o pozostanie w domach i szczelne zamknięcie okien. Ministerstwo ogłosi broszurę z nowymi tradycjami wielkanocnymi, w nich m.in. dyscyplina. Rzut do babci jajeczkiem przez stół i opis wojny szlauchowo-balkonowej, czyli taki śmigus-dyngus bez opuszczania posesji. Tu od razu dodajemy, że celowanie szlauchem pionowo z parteru na wyższe piętra niestety, nomen omen, mija się z celem. Jednocześnie zastrzegamy wszystkim koleżankom ze strajku kobiet, że hasło w niedzielę palmową widzimy się pod palmą nie może być kwalifikowane jako spacer z powodów religijnych. Z palemką do kościoła tak, pod palmę z transparentem nie. Podsumowując, dla wspólnego bezpieczeństwa pozostajmy w domach.